Oj, jest to chyba płaszczyzna odsłości. No to może tutaj. Pomysł trochę wziął się z takiej tęsknoty, mojej tęsknoty za tym światem, który odszedł. Tym światem dzieciństwa, gdzie byłem, gdzie nie było tylu bodźców, może takich, wszystko było takie prostsze, wydawało się mniej skomercjalizowane, ta informacja nie była taka też bardzo rozpowszechniona, nie było tyle chaosu i z takiej tęsknoty za tym światem analogowym, który odchodzi coraz bardziej, z której mamy coraz większe monitory, coraz lepszej jakości telefony, które wszystko mogą przeliczyć od razu. No i to gdzieś mi się nie przestało podobać, nie? Chciałem sobie trochę utrudnić życie, więc sobie utrudniłem. Więc postawiłem wszystko na jedną kartę i postanowiłem jakby wrócić do tematu od strony takiej pierwotnej, czyli tak samo od wynalezienia fotografii na przykład, nie? Kiedyś tego nie czułem, a teraz już czuję, że ten format, taki format tej nawet ten aparat, że to jest ciężkie, że to trzeba przenosić, że ten wysiłek, który staramy się w to włożyć, później procentuje kosmiczną jakością zdjęć, chociażby, której te cyfrowe aparaty do tej pory chyba jeszcze nie potrafią odtworzyć, coś mi się wydaje, ponieważ sam proces jest, sam format tej płyty jest, wyobraźcie sobie negatyw 8 na 10 cale, czyli około 20 na 25 cm. Ale wracając do tęsknoty, tęsknota za światem, który odszedł, za światem prostym, w którym wszystko było takie przewidywalne, nie można było tego też tak łatwo zniszczyć, bo zniszczyć taką kawałek fotografii, trzeba ją podrzeć, negatywy spalić, a teraz wystarczy nacisnąć tylko delete i co, i wszystko się kończy, albo jakieś plamy na słońcu gdzieś się pojawiają i co, i też się wszystko skończy, bo jakaś plamka na słońcu zrobiła nam po prostu jakieś kuku, nie? I nagle okazuje się, że wszystkie dane gdzieś poszły, więc tak nie ma. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Co chcemy Wam w ogóle dać w zamian za pomoc nam w dokończeniu tego, tej rzeczy? Chcielibyśmy dać takie płytki, takie mniejsze. No dobra, nie wiem, gdzie skończyłem. Może pokażę Wam to, co... to medium, na którym robimy. No to jest ta płytka. To jest płyta aluminiowa 0,4 mm, anodowana na czarno. I za pomocą tej płyty, na tej płycie naświetlamy bezpośrednio obraz, rzucamy to wszystko analogowo. Chcielibyśmy, żebyś wymyśliła sobie jakieś hasło, jakiś motyw, na którym chciałbyś mieć to na zdjęciu. My to zrobimy, zapakujemy to w kopertę i wyślemy ci to pocztą, nie? Będziecie mieli po prostu coś, co jest z gwarancją na ten moment, na 170 lat około gdzieś. Tyle takie płyty przetrwały z tego procesu i jakby tyle możemy dać gwarancji. Więc zobaczą to wasi przodkowie. Poza tym... co? No nie wiem, co poza tym. Coś poza tym. Tak, chcielibyśmy na pewno, produkujemy też te płytki po drodze, płytki. O Boże, przez RZ. Mówię, że robimy zdjęcia, fotografie, robimy je po drodze, więc to są rzeczy, które jakieś, widzimy jakieś piękno, jakieś rzeczy, które nas są godne zainteresowania, to zatrzymujemy się i robimy. Mamy kilka jakichś tam fajnych rzeczy, które już gdzieś powstały, więc też je wystawimy. W formie takiej małej galerii będziecie mogli sobie obejrzeć i ewentualnie wybrać, co chcecie. A jeżeli nie, no to zapraszamy do napisania, co tak naprawdę chcecie mieć na tych zdjęciach i będziemy starać się w miarę naszych możliwości oczywiście. Będziemy się starać to zrealizować i uskutecznić umaterialnić, zmaterializować. O, bo to jest takie prawdziwe słowo w formie tej cyfrowej, niematerialnej rzeczywistości, no to chcemy to, żeby to wyglądało tak, żeby można było tego dotknąć, powąchać, chociaż to nie pachnie, ale trochę może pachnie, no zawsze aluminium czymś pachnie.
No i chcielibyśmy też, tyle byśmy chcieli, po prostu, nic więcej. Także dziękujemy bardzo za uwagę i mam nadzieję, że ja to będę zresztą montował, więc mam nadzieję, że przytnę się do takiego stopnia, żeby to mogło być jakoś w miarę przyswajalne, bo wiem, że trudno czasami jest puścić coś w całości, a czasami powiedzieć, a poskładać słowa, to w ogóle. No to może starczyć jeszcze, nie? Cięcie. Tum, pum, o. Jeszcze nie powiedziałem nic o Oli, która gdzieś sobie tam poszła sobie tam w górki gdzieś. Robimy to razem i gdzieś te drogi nasze się połączyły. Chcielibyśmy sprawdzić, jak tam się razem pracuje. A mi się bardzo dobrze pracuje z Olą. Może postawimy ją tutaj obok kamery później i ona też się wypowie. Więc jest takie naprawdę... wszystko jest takie łatwe, oprócz tego, co nie jest łatwe. Trochę techno, trochę współcześnie, trochę takie bardziej klasyczne kadry. Jest część napisana, część pomysłów mamy już w głowie, część jest zrealizowanych, nie wszystkie pokażemy. Po prostu część pokażemy na wystawie. No, to tak, to pozdrawiam. Chcemy zwrócić uwagę na to, że trochę za daleko się zapędziliśmy w tym świecie ucyfrowionym i to wszystko jest takie łatwe, że możesz sobie tak dotknąć, nacisnąć guziczek jakiś i przywołać i wszystkie te wiedzę, a tak naprawdę to trochę ogłupia, no, ogłupia i też nie daje takiej satysfakcji, więc będziemy takim analog fighters. Ola. Witam wszystkich. To jest bardzo zabawna rzecz, że znajdujemy się w Hiszpanii i moje imię brzmi Ola, czyli cześć po hiszpańsku. Ludzie tutaj są bardzo mocno skonfundowani właśnie przez ten niesamowity fakt. Pomysł się wziął od fantastycznego pana Lisa. Nie mylić z fantastycznym panem Lisem, który robił bardzo śmieszny dźwięk, mianowicie... Nie mogę teraz go zrobić. On tak robił. Fantastyczny pan Lis. Więc pomysł się wziął od fantastycznego pana Lisa skojarzonego z małym księciem. Ja właściwie nie czuję, że ja wchodzę w tą rolę, tylko jakby bardziej ona wchodzi we mnie. Bardziej mały książę wchodzi we mnie niż ja w małego księcia. On po prostu przychodzi i jest przez moment. Aż nie pójdzie sobie z powrotem na swoją planetę. Bo na przykład, jeżeli chodzi o taką zabawną anegdotę, to ostatnio oklejaliśmy maszynę Coca-Coli liśćmi, tak żeby wyglądała bardziej naturalistycznie, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że maszyna Coca-Coli może wyglądać naturalistycznie. No ale robiliśmy to, przygotowujemy, montujemy lisa gdzieś tam w kadrze, zawsze jest coś do zrobienia, ale to w pewnym momencie po prostu się pojawia się wizja. To nie jest tak, że my siedzimy, medytujemy nad kolejnymi kadrami, tylko po prostu w rzeczywistości to się po prostu pojawia. Idziemy gdzieś i nagle jest kadr i nagle pojawia się mały książę właśnie tutaj przed oczami po prostu. Wszystko jest gotowe, wszystko dzieje się za nas w pewnym sensie. No. Idę zobaczyć. Kurde, zobacz jaki. Idealnie po prostu. Wyjmę ci, zobaczysz sobie. Wspaniałe. Księciu, jesteś naprawdę fantastyczny.